go. Koszmarowy karolek. Koszmarny, człowieku. I stretne gacie. Koszmarny karolek, tak? A, koszmarnie, koszmarowy karolek. Koszerny. Dobra. Koszmarowy karolek. On w kurtkach siedzi. Koszmary, karolek i wstrętne gacie, ujęcie pierwsze. Reason! Just make me indifferent! It's that way! I stand here! No move! No matter how it has to look! I don't know how to spell it out! No matter how! No matter how I try to be! The one who cares! The one who really does his best! I fall down into this hole. Light gets burned with no hope. I have no chance to ignore that Jonathan Davis. I fall. Mamy! Mamy! Na końcu to był Matrix, ale super. Best sound engineer ever, Pfeiffer's ever walked tour ever. Rick Rubin. Rick Pfeiffer's. I don't know this computer shit. Where is it? Cool. It's spinning. A cell phone. I am a great producer. don't be so rude. I have a beard and a cell phone. My cell phone is amazing. So, you wanna do that again? Let's do that again. Cokolwiek, wiesz? Work. Pomyśl, że tak kiedyś cały czas było, nie? Where's the play? Stop playing the fucking metal music. Czy powiem ci, że najgorsze jest to, że my jakbyśmy... Consciously, kurwa. Powtórka z rozrywki. Ekstra. Czekałem na to 4 lata. Niecałe. No to ma być takie ładne, płynące, nie? Tak, tak! Tak, tak! Jak? Jak? Tworzący w cierpieniu. No. Nie, nawet nie musisz ścinać. I called you father, and my hope was gone. I'm left with nothing, and your day won't come. Save me, don't wanna go through this again. Hate me, but please just let me understand. Ale zrób Master. Master Blasta. Ty masz dwie czapy czy jedną? Jedną, chyba ona jest dwustronna. Się dzisiaj kapnąłem. Okay. Pfeiffer's ją chciał kupić, ale mu nie sprzedam jeszcze. Abyś mu, wiesz... Wyzwoliłbyś go z niewoli kupić. Dobra, no to co? Jedziemy. Nie wierzę, że
dalej to samo? Tak. To jest dobre, można gdzieś zostawić do materiału. Kurwa, aż mi się w głowie zakręciło. Wiesz, tutaj taki diabeł, ale... No, kurde. W ogóle, nie wiem, opowiedz nam trochę o technicznych aspektach nagrywania wokalu. No, super, dobrze. No więc tak, testowaliśmy następujące mikrofony. Neumann U87, jeden z najpopularniejszych mikrofonów na świecie w największych studiach nagraniowych. Później flagowy model Solid Tube AKG, lampowy mikrofon. I rozważaliśmy też możliwość wykorzystania niezwykle popularnego broadcastowego mikrofonu SM7. I wybraliśmy w końcu zeszło Neumanna. I chodź, pokażę ci, czym to było napędzane. Napędzany ten mikrofon jest klockiem Universal Audio, który ma jeden z najlepszych kompresorów wzorowanych na urządzeniach typu LA2A. Universal Audio, jeden z najlepszych kompresorów na świecie. Posiada też sekcję equalizera oraz przede wszystkim fajny preamp. No i po prostu sprawdza się, no i fajnie. Tak wybraliśmy sobie taki tor i ten channel strip najlepiej sprawdza się do tego mikrofonu. No to chyba tyle. To co, okej? Okay? Okej, okay, słuchajcie, coś... kupujcie, podziwiajcie. Czyli sesja wokali zamknięta już? Miejmy nadzieję, że tak. Chyba, że jeszcze jakieś damskie wokale, żeńskie będą dogrywane, to będziemy jeszcze coś tam kombinować z mikrofonami. Peace! Dobra! Kurwa, jaki plan. Burning Red! Jeszcze raz ten fragment. Pamiętasz, Bani B? Patrz, jak się rozwija, kurwa, tutaj jest nawet co? No. Świetne, kurwa. Kurwa, jego masz, ja coś pierdolę. Ty to kurwa porozkładasz i pomyślisz to. Będą te tony gdzieś takie głośne, kurwa, jeszcze. Ja cię kurwa, ale to ci wiesz to. To jest kurwa, że jest. Ja cię pierdolę, co to będzie się działo. Okej, okay, ludziska, skończyliśmy nagrywanie wokali. Sam się zaskoczyłem, jak to sprawnie poszło, dzięki Pawłowi głównie, bo ogarnia te tematy. Pawłowi? No, tak. Sam się zaskoczyłem, jak Panku sobie poradził z tymi rzeczami. Karol, jesteś świetny, kochamy cię za to. Uważam, że powstały rzeczy wielkie. I Paweł też tak uważa. O, jak najbardziej. Więc niech to powie. No, wokale poszły rewelacyjnie. Panku się z roku na rok po prostu na jakieś wyżyny dostaje wokalne. Jego możliwości rosną wprost proporcjonalnie z jego brzuchem. Także jak to się mówi, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Nie? Nie, nie, naprawdę tak serio to poszło tak, jak się spodziewałem, że pójdzie, albo nawet troszeczkę lepiej. Chyba jesteśmy w 100% zadowoleni. Jeszcze sprawdzimy to za kilka dni. Jak się z tym wszystkim oswoimy, odpoczniemy sobie trochę od tego materiału. Spotykamy się za parę dni i jeszcze będziemy doszlifowywać, coś ewentualnie poprawiać. Ale już jest bardzo, bardzo dobrze. Surowizna wyszła naprawdę świetnie i zobaczycie to na płycie. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy ona wyjdzie. No, chciałbym już ją mieć w samochodzie. Zobaczymy, nie mówmy o datach, bo to może się tak zmienić. To już się zmienił N razy. Nie no, fajnie, fajnie było, bardzo przyjemny czas, żeśmy spędzili, jak zawsze zresztą, co jest domeną tego studia, że nie tylko tutaj się katuje ludzi, że tak powiem, nagrywaniem, aczkolwiek też zapewnia się im dość dobry czas, aczkolwiek następnym razem musisz kupić herbatę i kawę, żeby nie trzeba było latać. Było, mleka nie było. A, no, no. Krowę musisz.
I co jeszcze? I, a, no właśnie, chcieliśmy też podziękować bardzo chłopakom z Woli, czyli tam Szukowi i Maćkowi. A przede wszystkim też i Ślimakowi za to, że tam nas ugościli. Żyłek, wracaj do zdrowia oczywiście. I miło się spało w twoim łóżku. Mam nadzieję, że teraz już nic nie będzie mnie swędzić. Także luz, luz. Jeszcze wielkie dzięki dla Olki za... Za co? Za rosołek pyszny. Nie? Rosołek urywa dupsko. No, urwał nam dupsko, ale w takiej formie... to jest metafora, nie? Że mieliśmy później sraczkę. I co? Co jeszcze? No i co, na koniec... A, jeszcze wszystkiego najlepszego dla Gośki, bo byliśmy jej na wspaniałych urodzinach. I wszystkiego najlepszego dla naszego garowego. Today. A właśnie, bo Bobul dzisiaj ma urodziny. Kurwa, faktycznie. No więc właśnie, Bobul, wszystkiego najlepszego. Prawie zdążyliśmy z wokalami, ale dzisiaj zrobiliśmy naprawdę zajebisty numer, który nam urwał dupę tak samo jak rosołek Oli, więc było fajnie, było fajnie. Pozdrowienia dla Hani. I co? No i co? Na zakończenie życzyłbym sobie zawsze takich sesji. No, zespół profesjonalny, podejście po prostu rewelacyjne. Hi, Dix. Tak to wygląda, kurwa, wszystko. Co? Ej, kurwa, właśnie jesteśmy na dworcu. Czekamy na autobus i Olka, kurwa, przede wszystkim Maciek. Ej, naprawdę sorry za ten, kurwa... Rosół. No naprawdę zapomniałem, kurde. No, dałem sobie na taki mały ogień, żeby nie przypalić garczka. No i po prostu później zapomniałem, wiesz, nie słyszałem, że ogień się pali i po prostu zapomniałem. Także przepraszam jeszcze raz, garczek odkupię. Kiedyś sam ugotuję rosół. I jeszcze raz wielkie sorry, kurde. Dobrze, że się nic nie stało. I, no jest mi kurewsko głupio, naprawdę. Przepraszam.